Tylko z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Miał być film z sanatorium Olin. Problem zasadniczy jest w sumie kurwa taki, że no sanatorium już nie istnieje. Zawaliło się. Więc lipa. Myślałem, moi mili, że zrobię wam film, jak wygląda sanatorium Olin. Ale mogę wam zrobić, jak nie wygląda. Kiedyś to jeszcze było całe, wyglądało, można było łazić po piwnicach i tak dalej. Ale teraz to, słuchajcie, naprawdę jest lipa. A ja też nie zamierzam, wiecie, pchać się tutaj do środka i nie daj Boże sobie krzywdę zrobić. O, jaka słodka żabka. Cześć, żabko. Zostawiamy żabkę. Każde zwierzę potrzebuje żyć. Słuchajcie, to się normalnie całe wawali. Drzewa wszędzie na terenie tego rosną. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja tu powiem szczerze, ja po tym gruzowisku chodzić nie będę, bo zobaczcie, jest to niebezpieczne. Tam widać fundamenty, że to wszystko pęka. To się zaraz zawali samo do siebie, czyli do środka. Więc ja po prostu robię odwrót taktyczny. Nie zamierzam zostać pogrzebany pod tym pierdolonym gruzowiskiem. A umiem ocenić ryzyko i to ryzyko tu wejścia do tego jest tak cholernie duże, że ja nie zamierzam ryzykować tak wielką ceną, żeby zrobić film na temat tego, co jest tu. Chcecie, to sobie może będziecie popatrzeć. O. Tyle, co z tego jest. Dalej i tak się nie da przejść. A jeśli nawet, to zobaczcie, tam nic nie ma, skupa gruzu i nic więcej. No dobra, to by było na tyle. Chciałem wam pokazać, nie da się. Sorry bardzo.